że Sejm powinien być zredukowany liczebnie. Nie mówię do jakiej ilości posłów, ale czy. I czy należy zlikwidować Senat. To naprawdę, co prawda, Platforma, ale jakoś odpuściła sobie to. Kolejna sprawa, którą tylko chciałbym zasygnalizować, mianowicie spółki rolne. Bodajże, przepraszam, nie spółki, agencje. Bodajże trzy działania: nieruchomości rolnych, rynku rolnego, restrukturyzacji i modernizacji. Wszędzie prezesi, zastępcy, gabinety, czy nie można z tego zrobić jednej spółki, a te spółki, jednej agencji, a te agencje byłyby tylko departamentami. Kolejna sprawa, KRUS. Czy nie można włączyć do ZUS-u jako departament rolny na tych samych prawach, na jakich teraz funkcjonuje? Następna rzecz to są korporacje i markety. Po 25 latach, po 20 latach ich funkcjonowania, myślę, że już mogłyby zacząć płacić podatki. Pytanie, jak ich nie płacą? Jakiego rzędu to są strefy gigantyczne? Następna sprawa, spółki kolejowe. Spółki kolejowe. Kiedyś było tylko PKP, jakoś to funkcjonowało. Podobno przed wojną zegarki ustawiano wedle pociągów, a w tej chwili intercity, PLK, regionalne, mazowieckie. Niedługo to będą chyba oddzielne spółki co do szyn, co do podkładów, czy też tych kamyszków wypełniających przestrzenie między podkładami. To też powinno być uporządkowane. Tam są topione pieniądze, moim zdaniem. Kolejna sprawa, pan, przepraszam, ale to może mówi pan, ja nie pamiętam już, o co pan mnie pytał w pierwszym pytaniu. Czy to już jest... Albo ja mam notatki, porzucę pan. Ja mam jednak propozycję, żeby pan wszystkie notatki rzeczywiście podrzucił i wtedy zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości odpowiemy panu na wszystkie pytania. Kolejna sprawa to jest NFZ. To jest branża czy dziedzina życia społecznego, która ma najpotężniejsze pieniądze w Polsce. Dwa lata temu było to bodajże 64 miliardy złotych, w zeszłym roku 66. Na ten rok jest to około 70 miliardów. I w służbie zdrowia nie ma pieniędzy. Wedle opinii byłego ministra Walickiego 20 do 30% przecieka. Te pieniądze wyciekają. Mówiąc wprost, są rozkradane w państwa się prawa. Tak myślę. Gdzie to panowie wiedzą? Ja też cokolwiek wiem. W kulisach moglibyśmy porozmawiać. Dziękuję. Jeszcze ostatni temat. Albo rezygnuję. Przepraszam, bo to taki delikatny temat, więc rezygnuję. No to może zacznę od tego NFZ-u. No proszę Państwa, w programie Prawa i Sprawiedliwości jest idea, żeby dokonać reformy w służbie zdrowia, między innymi zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia. I te pieniądze, które są przeznaczone dzisiaj na służbę zdrowia, żeby były w gestii wojewodów, te, którymi dzisiaj dysponuje NFZ, żeby były w gestii wojewodów. I wojewodowie, żeby mieli budżety zadaniowe w swoich województwach i byli rozliczani przez premiera i ministra zdrowia ze swojej działalności i w ten sposób wszystko pozostaje. I w ten sposób wszystko pozostaje w ramach rządu. I to jest element właśnie programu Prawa i Sprawiedliwości. I przy okazji zmniejszenia administracji, tak? Bo już NFZ jest tak rozdęty, jeżeli chodzi o administrację po tych 7 latach, że po prostu to ręce w ogóle do ziemi opadają. Druga sprawa, pan pytał na początku o Sejm i Senat. Co do zmniejszenia Sejmu, mógłbym dyskutować. Co do likwidacji Senatu, nie zgadzam się. Dlatego, że w moim przekonaniu i moje doświadczenie dotychczasowe, no długoletnie w pracy w Sejmie i w Senacie, nie jako poseł, bo posłem byłem tylko 3 lata, ale wcześniej jako wiceministra sprawiedliwości, ministra w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialnego za w jednym i w drugim przypadku za legislację, a więc projekty najpierw Ministerstwa Sprawiedliwości, projekty rządowe, a potem projekty prezydenckie, więc uczestniczyłem w pracach Sejmu i Senatu, mogę powiedzieć jedno z całą odpowiedzialnością. Jak się w Sejmie pomylą, to jeszcze coś można poprawić w Senacie. Tak, wiele razy się tak działo. Mówię to panu z mojego doświadczenia. Nie byłbym skłonny likwidować Senatu. Natomiast powiem tak, uważam, że należałoby przemyśleć, czy w Senacie nie powinni zasiadać byli prezydenci, a w każdym razie, czy nie powinni mieć prawa zasiadania w Senacie. Jak we Włoszech. Tak, po prostu, żeby było dla nich miejsce, to raz, jeżeli chcą, nie, żeby mogli uczestniczyć w życiu publicznym i politycznym. A drugie, że
żebym rozważył, czy nie powinni w Senacie zasiadać prezydenci wielkich miast. Jako reprezentanci samorządu terytorialnego. To jest taki... Poddałbym to pod dyskusję chętnie, bo uważam, że są to ciekawe koncepcje. Ale generalnie Senat powinien pozostać. Co do zmniejszenia liczby posłów, można dyskutować. Dalej, pan pytał o KRUS. Na pewno jestem przeciwny jego likwidacji. Ja uważam, że rolnicy mają wystarczająco trudną sytuację, żeby im jeszcze populistycznie dokładać wyjście z KRUS-u. Natomiast trzeba byłoby też sprawdzić, jak ten KRUS wygląda, jeżeli chodzi o takich, co z rolnictwem nie mają nic wspólnego, a w KRUS-ie są. To tak w interesie ZUS-u i systemu emerytalno-rentowego w Polsce. To by trzeba było zbadać, bo tu swego czasu były niezłe numery ludzie robili. To państwo wiecie doskonale. Chodzi o przesunięcie do ZUS-u. Natomiast wie pan, no, czy dałoby się włączyć KRUS jako departament w ZUS-ie na tych samych zasadach, na których dzisiaj on funkcjonuje? Muszę powiedzieć, że no, dyskutowałbym na ten temat. Nie mam jakiegoś jednoznacznego zdania w tej chwili. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Musiałbym porozmawiać też ze specjalistami, co na ten temat sądzą. Nigdy tego nie analizowałem tak od tej strony. Na szczęście jako prezydent mogę mieć doradców, którzy pozwolą mi wyrobić sobie zdanie. Choćby także na ten temat. Korporacje i markety. No proszę pana, no dawno i banki dawno powinni być opodatkowani. Obrotowym podatkiem. Obrotowym. Bo dzisiaj są takie dziury w ustawach podatkowych dla nich porobione, że włos się jeży na głowie. Włos się jeży na głowie. To jest ser szwajcarski dla tych, którzy są wielcy i wiedzą, jak z tego korzystać. Spółki kolejowe, nie mam, ja mam poczucie zniszczenia polskiej kolei. Nawet się uśmiechałem, bo mnie ostatnio pytano o czasy mojego dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę, jak byłem chłopcem takim małym, 10-9-letnim, w Starym Sączu jeździłem na 3 miesiące zawsze do dziadków, do rodziców mojego taty. I służyłem do mszy świętej jako ministrant w kościele Klarysek, przy klasztorze Klarysek w Starym Sączu. U świętej Kingi. I pamiętam jak dziś, kiedy wychodziliśmy na starosądecki rynek z dziadkiem, taki mam taki pocztówkowy kadr, taki ciach, jakby ktoś zdjęcie zrobił, że wchodzimy na rynek od dołu, tam od strony Dunajca, bo tam jest dom moich dziadków i godzina jest tak 6:30 mniej więcej, może troszkę wcześniej, bo chyba msza była o 6:30, już nie pamiętam dokładnie. I ze wszystkich stron przez rynek idą ludzie w jedną uliczkę, która zmierza w kierunku stacji kolejowej na tak zwany Podmajerz w Starym Sączu. I dziadek mój kiwał głową i mówił, o, kolejorze idą. Wszyscy ludzie, większość ludzi w Starym Sączu pracowała w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Nowym Sączu. Proszę państwa, to jest widok, którego już dawno nie ma. Dawno tego widoku już nie ma. To właśnie jest dzisiejsze świadectwo Polski. Mieli ludzie pracę. Dzisiaj większość ludzi ze Starego Sącza zarabia za granicą pieniądze. Niektórzy pracują w różnych instytucjach w Nowym Sączu. Ale większość jest za granicą. Austria, bardzo popularny kierunek, bo blisko. To pokazuje też stan dzisiejszej kolei, tak? To wszystko poznikało, zostało porozdrapywane. Oczywiście, że uważam, że to powinno być mocno wzięte w garść. Ja w ogóle, szanowni państwo, nie mogę patrzeć na to, że w Polsce nikt nie ponosi odpowiedzialności za rozwalanie państwa. Także w taki sposób. No jak to się dzieje, że ktoś zarządza szpitalem, szpital powinien być zarządzany? Jak to się dzieje, że ciągle słyszymy to zniszczone, tamto zniszczone, tu deficyt, tam deficyt. Nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ale skąd to się bierze? No ja państwu powiem, skąd to się bierze. No jeżeli zlikwidowano polskie stocznie i premier patrzył na to z uśmiechem i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, jeżeli była afera Amber Gold i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, jeżeli był Smoleńsk, proszę państwa, i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, to jest metoda po prostu. Tutaj w tej ekipie nikt za nic nie ponosi odpowiedzialności. To co sobie mają myśleć ci na dole? Ich podwładni, ich totum faccy. To przecież rób ta co chce tam. Bo przecież nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No i tak się niszczy państwo polskie. Od góry do dołu. To jest cała odpowiedź na to pytanie.
Wszystko.